Może przyciszyć troszeczkę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witamy na naszej prezentacji właściwie zupełnie nowego banku. Rozpoznałem historię banku, z którego pochodzimy i właściwie mogę powiedzieć, że ostatni raz chcę się przywitać jeszcze jako pierwszy wiceprezes FN Banku PPP. Postaram się już więcej nowej tej nazwy się nie wymieniać, dlatego że zapraszamy do Państwa tak naprawdę do poznania NEST Banku. W ciągu ostatnich tygodni pojawiły się pewne spekulacje, jak to będzie nazwa banku, pojawiła się jakaś inna też nazwa, właśnie zarejestrowaliśmy ich kilka, a tak naprawdę za tą nową nazwą jest cała historia, którą chcielibyśmy Państwu dzisiaj opowiedzieć. Ona się wiąże jak najbardziej ze strategią banku i właściwie ja podczas tej pierwszej części prezentacji skupię się na tej części strategicznej, a później przejdziemy również do opowiedzenia o samej marce, o Neście. Taka moja dygresja, nigdy nie byłem w tym budynku, gdy wchodziłem do pracy, to się przestraszyłem, tak się zastanawiałem, co ta agencja wymyśliła, czy naprawdę chcemy być w tym budynku, robić naszą prezentację zupełnie nowego banku. Ale powiem szczerze, że gdy tutaj się już pojawiłem na górze, na ostatnim piętrze, to pojawiło się to doskonałe skojarzenie. To chyba jest takie gniazdo. No bo Nest, to wiemy, że po polsku jest gniazdo. I czujemy się tutaj właściwie jak w gnieździe i chyba jednak to jest bardzo fajne miejsce. Nest Bank. No właśnie, gniazdo. Będziemy mówili o tym, dlaczego właśnie gniazdo, dlaczego chcieliśmy być kojarzeni z gniazdem, z miejscem, które kojarzy się z rodziną, z miejscem, które kojarzy się z opieką, z miejscem, z którego rozwija się również skrzydła. Będziemy o tym mówić w dalszej części prezentacji. Natomiast ja chciałbym nawiązać właśnie do tych elementów strategicznych. I tutaj mamy w gnieździe trzy jajka. To są takie właściwie nasze też trzy filary naszej strategii. Pierwsza część, pierwszy filar, pierwsze jajo, które jest w naszym gnieździe, to jest to, co chcemy podkreślać. Chcemy być bankiem, na którym można polegać niezależnie od sytuacji klienta. Oczywiście pytanie, co się za tym kryje. Ja tutaj przytoczę taki przykład właśnie sprzed kilku tygodni. Jeden z moich znajomych, który prowadzi działalność gospodarczą, to jest niewielka firma, to jest firma rodzinna, może być mikrofirma. Przez lata firma korzystała z kredytu, z finansowania bankowego z jednego z banków. Wiem, że no, często pojawiają się na rynku problemy z chociażby z płynnością i to co się stało? No, bank wypowiedział umowę kredytową. To wprowadziło tak naprawdę klienta w bardzo duże tarapaty i no, odbiło się również też można powiedzieć na tej sytuacji rodzinnej, bo nagle cała rodzina zaczęła mieć problem. To nie jest tylko problem firmy, problem rodziny również. To nie jest fraza. My chcemy być bankiem, który pomaga, który rozumie specyfikę działania mikroprzedsiębiorstw, ale właściwie specyfikę działania rodziny, do której będziemy nawiązywać w dalszej części prezentacji i chcemy być bankiem, na którym można polegać. My zresztą, jak Państwo wiecie, jesteśmy niewielkim bankiem. Bankiem, który jest właściwie jednym z najmniejszych banków w Polsce i właściwie nawet w ciągu całego tego naszego projektu, o którym dzisiaj mówimy, my nigdy nie będziemy w pierwszej, trójce, piątce, pewnie nawet dziesiątce, chociaż ta konsolidacja tak szybko następuje, że może tych banków jest tak mało, że trafimy do tej krótkiej listy. Natomiast prawda jest taka, że dla niewielkiego banku my musimy być blisko klienta. Dla nas każdy klient jest ważny i właściwie ten filar obrazuje między innymi właśnie to, żeby się pochylać nad każdym klientem. Drugie jajko, drugi filar naszej strategii to jest właściwie rozwój rodziny, rozwój naszego klienta, no bo i znowu to gniazdo. W pewnym momencie wylatuje się z gniazda, rozwijając skrzydła. My chcemy w tym pomagać klientom. Czy to przedsiębiorcom, no bo my mamy tą wiedzę, jak wspierać przedsiębiorców, jak wspierać szczególnie te mikrofirmy, jak wspierać profesjonalistów, lekarzy, dentystów, aptekarzy i tak dalej, ale również wiemy, jak finansować, jak wspierać rozwój rodziny, której środki pochodzą właściwie z umowy o pracę. Kolejny filar, taki bardzo też skupiamy się na tym naszej nowej komunikacji, to jest dostarczanie bezpiecznych produktów. I właściwie Państwo dobrze wiecie, że
przez ostatnie lata, czy w ostatnim czasie dużo się mówiło o tym, że sektor bankowy właściwie też stracił taką renomę, takie tradycyjne wartości. O nas samych mówi się banksterzy teraz ostatnio. Nawet czytałem w jednej z gazet ogólnopolskich ostatnio o tym, że banki ostatnio zarobiły na klientach tam ileś miliardów złotych. To jest taki wydźwięk negatywny. Oczywiście bankowcy w dużej mierze są to mówili. To jest jakoś wzmocnione przez media, przez polityków i tak dalej. My chcielibyśmy być bankiem, który dostarcza bezpiecznych rozwiązań, produktów, które faktycznie są potrzebne klientowi. I dostarcza. To dostarczanie również jest podkreślone i do tego zaraz wrócę. No właśnie, te trzy elementy, które wymieniłem, więc można na nas polegać, chcemy pomagać rozwijać skrzydła i chcemy dostarczać tych bezpiecznych produktów. Polegać, no, bankowość. Bankowość to jest ten sektor, w którym bardzo ważnym elementem jest stabilność, jest poziom kapitałów własnych, jest dobra struktura właścicielska. To są tradycyjne wartości, które są niezmiernie ważne. To nie tylko dlatego, że Komisja Nadzoru Finansowego wymaga od nas pewnych wskaźników płynności, wskaźników adekwatności kapitałowej, to nie, to jest o wiele więcej. Nawet budując zupełnie nowy bank, nowy projekt, ta stabilność jest niezmiernie istotna. I właściwie tutaj wskazujemy na trzy filary. Po pierwsze naszego właściciela i o tym będziemy zaraz rozmawiać. Po drugie, bank został po akwizycji w zeszłym roku, prawie rok temu, dokapitalizowany znaczącą kwotą ponad 430 milionów złotych. To dało nam możliwość właśnie przekroczenia wszelkich benchmarków, jeżeli chodzi o współczynnik wypłacalności. Mamy w tym momencie współczynnik na poziomie 36%, jest bardzo, bardzo bezpieczne. To daje nam duży komfort, po pierwsze dlatego, że to jest ta stabilność, a po drugie dlatego, że my jako management, jako zarząd banku również mamy dużą możliwość wzrostu sumy bilansowej. To jest bardzo istotne. To, co jest bardzo korzystne również, to nie jest koniec. My mamy, jak uzgodnione z właścicielem, również dalsze dokapitalizowania. O tym będzie również wspominał następny prezenter, którego właśnie zapraszam na scenę. Ben Hollywood jest członkiem Rady Nadzorczej oraz jest osobą, która z ramienia naszego właściciela, z ramienia Anaga, zajmuje się właśnie naszą inwestycją. Ben, the floor is yours. Firstly, let me apologize for speaking English. I'm still working on my Polish. An introduction to Anacap. Anacap is a specialist financial services investor. We've been operating for 10 years across Europe, and we now have 3 billion euros under management. We own banks in 4 countries, and we understand what it takes to build a bank from the ground up. We're excited to be part of the Nestbank project. Poland is an excellent country to invest in. It's a large and growing economy. It has a well-regulated, stable and sophisticated banking system. And in the team at Nestbank... and the people at Nestbank, from the management board to the branch staff, we found a team that's really committed to building a different kind of bank. But we understand that's going to take time and effort. That's why we're not here for a quick return, we're here for the long term, to provide the security and stability the bank needs in order to grow. That's why we've already invested 430 million zloty into the bank. That's why we've committed more capital for growth in the future. And that's why we plan to be the shareholder of the bank well into the 2020s and beyond. That's all from me. Thank you. Thank you, Ben. No właśnie, to jest ta stabilność, o której rozmawialiśmy, a to jest również dostępność. I właściwie to jest bardzo ważny element dla nas. Trendy bankowości, jak Państwo wiecie lepiej nawet niż my, są takie, żeby stawiać na bankowość elektroniczną, bankowość mobilną. Również zresztą takie były wcześniejsze strategie w tym banku i takie strategie pojawiają się również w innych bankach w Polsce. To jest oczywiście bardzo ważne. Bankowość elektroniczna, bankowość mobilna i również na te elementy stawiamy. Ale chcemy być blisko klienta również przez fizyczną obecność. I dlatego mocno inwestujemy w rozwój sieci oddziałów.
sieci oddziałów. Obecnie mamy ponad 53 placówki własne. One zostały niejako odziedziczone po banku, po wcześniejszym banku. W międzyczasie po akwizycji, a właściwie w ciągu ostatnich 2 miesięcy udało nam się zachęcić ponad 40 partnerów franczyzowych do otwarcia placówek banku. To jest też bardzo duże zaufanie, którym obdarzyli nas partnerzy ze względu na to, że wciąż przez ostatnie miesiące budowaliśmy dopiero oferty, budowaliśmy procesy, budowaliśmy value proposition, ale już ponad 40 mamy. Chcemy w sumie mieć ponad 350 oddziałów. Dla nas bardzo istotne jest to, żeby być blisko klienta, być częścią tych lokalnych społeczności, być właściwie włączonym w życie tych małych miasteczek, w których działają nasi klienci, czy mikroprzedsiębiorstwa, czy klienci indywidualne, rodziny, o których rozmawiamy. A to jest również dostępność produktów, bo oczywiście to jest tak, że banki mają procesy kredytowe, polityki kredytowe, które sprawiają, że klient otrzyma finansowanie lub też nie. Ja wcześniej do tego nawiązałem. To jest również ten element dostępności. Dla nas, dla niewielkiego banku, każdy klient jest ważny. Dlatego my pochylamy się w procesach kredytowych nad każdym case'em i staramy się, jeżeli tylko to jest możliwe, udzielić finansowania. Dla przedsiębiorców nawet mamy taką zasadę, że my nie badamy tylko i wyłącznie dokumentów, papierów. My pochylamy się nad biznesem, my rozumiemy biznes. I właściwie całe value proposition, procesy, wiedza doradców ma być tak ułożona, aby faktycznie nasze produkty i kredytowe, i niekredytowe były jak najbardziej dostępne dla klienta. Oferta dla rodziny, bo po prostu zwróćcie uwagę, od początku właściwie nawiązuje do tej rodziny, no bo to gniazdo, będziemy o tym teraz jeszcze mówić. Cała oferta będzie tak skonstruowana, żeby preferować tą rodzinę. Ja powiem jako ciekawostkę, chcemy niedługo, w niedługim czasie wprowadzić rachunek oszczędnościowy, który będzie również preferował rodzinę. Im więcej kto ma dzieci, tym wyższe oprocentowanie. Takich elementów będzie bardzo wiele. Tak będzie zbudowana bankowość internetowa, tak będzie zbudowana bankowość mobilna i właściwie cała nasza oferta będzie preferowała rodziny, będzie pomagała rodzinie właściwie zarządzać finansami, ale również się rozwijać. No właśnie, i wciąż rodzina. My, jak Państwo wiecie, historycznie mamy dużą wiedzę na temat mikroprzedsiębiorstw. Bank, z którego się wychodzimy, miał właściwie od lat zarania dzieje jeszcze z czasów funduszu mikro. Tak naprawdę budował tą wiedzę i ta wiedza pozostaje w banku. Chcemy jeszcze bardziej rozbudowywać. Ostatnio również udało nam się zbudować zupełnie nową linię biznesową, linię Consumer Finance. Zupełnie nowe procesy, nowi ludzie. Jako ciekawostkę powiem, że w Gdańsku mamy właściwie, można powiedzieć, drugą centralę, która się skupia na Consumer Finance, na tych klientach indywidualnych. Jest tam zatrudnione już ponad 200 osób, które zajmują się całym tym biznesem i procesowaniem i wsparciem IT i tak dalej. I od strony finansowania to są właśnie te dzielnie biznesowe, ale to, co jest bardzo istotne, bank miał pewne zalążki również oferty, dobrej oferty depozytowej, oferty rachunków osobistych, oferty rachunków bieżących dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Chcemy również na to stawiać. Więc można powiedzieć, że to, co zrobiliśmy, to wzięliśmy najlepsze to, co było w banku, dostawiliśmy do tego również tą ofertę kredytowania dla klientów indywidualnych. To jest właściwie cała pełna oferta dla rodziny. I tutaj chciałbym przejść do tego bardzo istotnego trzeciego filaru, właściwie skupiającego się na rozwijaniu skrzydeł. I tutaj oddam pilota, głos i mikrofon Maćkowi Michalkowi, który jest odpowiedzialny u nas za komunikację marketingową, za marketing. Ja powiem jako ciekawostkę, przedstawiając właśnie Maćka. My tworząc ten projekt od samego początku, szukaliśmy zupełnie nowego spojrzenia. Państwo widzicie, to logo jest takie niewartowe. Właściwie ta nasza komunikacja, oddział, jak zobaczycie, zupełnie nie wygląda jak bank. Dlaczego tak się stało? Bo zaprosiliśmy do tego projektu